Przede wszystkim można powiedzieć, że skupiając się na stronie formalnej, zapomniano o tym, co jest istotą nadzoru, a więc krytyczna ocena decyzji, propozycji, projektów. My mamy tutaj do czynienia w przypadku Dąbrowy Górniczej i Szpitala Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. To jest taki klasyczny przypadek, w którym organy odpowiedzialne za nadzór akceptowały bezkrytycznie wszelkie propozycje przedstawiane przez dyrekcję szpitala dotyczące zakresu inwestycji, zmian tego zakresu, kosztów inwestycji, zmian tych kosztów, planowanych do podjęcia przedsięwzięć. To wszystko było płynne, przedstawiane na odpowiednich gremiach, ale te gremia nie reagowały z należytą starannością i z należytą stanowczością na spływające sprzeczne ze sobą bardzo często informacje dotyczące tych kluczowych kwestii, a więc tego, ile to będzie kosztować, jak to będzie faktycznie wyglądało, jaki będzie zakres realizowanych tam prac. Wobec czego możemy znów, konkludując, powiedzieć, nadzór formalnie był sprawowany, ale jego skuteczność była niedostateczna i taką ocenę sformułowaliśmy w naszych dokumentach. Jak to się zaczęło? W dniu 17 czerwca 2011 roku podpisano porozumienie między Dąbrową Górniczą a Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, oddział w Gliwicach, dotyczącego utworzenia Zagłębiowskiego Centrum Onkologii jako merytorycznie ośrodka satelitarnego Gliwickiego Oddziału Instytutu Onkologii. Cytując dalej, strony ustaliły podział zadań, które zobowiązują się wykonać w trybie pilnym kompleksowego projektu i programu działalności, budowy infrastruktury, wyposażenia kadry specjalistycznej i kosztów inwestycji ZCO. Stronami tego porozumienia byli doktor nauk medycznych Beata Małecka-Libera, posłanka na Sejm RP, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w latach 2001-2005, lekarz medycyny Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w latach 1995-2001, na urlopie bezpłatnym od 2001 roku do nadal. Lekarz medycyny Zbigniew Grzywnowicz, pełniący obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej od 2007 roku do dziś. Profesor dr habilitowany Bogusław Maciejewski, dyrektor COI oddział w Gliwicach. Profesor Jerzy Wydmański, zastępca kierownika Zakładu Radioterapii tegoż Instytutu oddziału w Gliwicach. 20 lipca 2011 roku do inicjatywy dopisali się sojusznicy z najwyższej wojewódzkiej półki. Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz. Podpisując pismo do ministra zdrowia o poparcie dla powstania nowego ośrodka onkologicznego przy szpitalu specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. Efekt: umowa z dnia 20 maja 2013 roku pomiędzy szpitalem a Ministerstwem Zdrowia na realizację programu zdrowotnego Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zadanie pod nazwą poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce, doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii. Dofinansowano zakup przyspieszacza liniowego, symulatora i 3 stacji do planowania leczenia za kwotę 13 570 000, w tym dotacji z Ministerstwa Zdrowia 11 534 500 zł i jest to jedyne zewnętrzne finansowanie inwestycji ZCO, choć też z opcją zwrotu przy braku odpowiedniej liczby wykonanych zabiegów. Wszystko przez to, że jak mówi pan prezydent Podraza, koncepcja ostatecznego kształtu centrum ewaluowała od małego ośrodka satelitarnego na 35 łóżek do pełnoprofilowego ośrodka onkologicznego na 194 łóżka. Koszty rosły równie lawinowo, od 65 milionów w koncepcji z czerwca 2011 roku do 236 milionów
w maju 2013 roku według kosztorysu. Ośrodek satelitarny przerodził się w samodzielny wieloprofilowy ośrodek. 182 819 899 złotych 57 groszy. Tyle zdążono wydać do 31 sierpnia 2016 roku, a do zainwestowania jest jeszcze minimum 50 milionów. Między innymi na wykończenie i wyposażenie zakładu brachyterapii, centralnej sterylizatorni, sal operacyjnych, oddziałów łóżkowych i innych pomieszczeń w budynku ZCO. Zakup i montaż modułów budowlanych segmentu A na drugim i trzecim piętrze wybudowanych w stanie surowym zamkniętym bez wykończenia i nieoddanych do użytkowania. Sam harmonogram wydarzeń w skrócie wyglądał następująco. Dnia 4 kwietnia 2012 roku Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwałę w sprawie zaakceptowania planu utworzenia ZCO w strukturach szpitala. W załączniku pod tytułem Plan ZCO Satelitarny Ośrodek Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ustalono m.in. harmonogram powstawania ZCO oraz określono koszt na maksymalnie 85 milionów złotych. 29 października 2012 roku szpital zawarł umowę po konkursie na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadania ZCO na kwotę 1 600 000 zł, ostatecznie 1 200 000 zł po zmianach w zakresie projektu. Umowa z dnia 2 kwietnia 2013 roku na roboty fundamentowe, przyłącza elektryczne i wodno-kanalizacyjne o wartości 4 907 017,37 zł. Wykonawca pismem z 30 lipca 2013 roku przedłożył za wykonanie robót dodatkowych kwotę prawie 7 milionów złotych, której dyrektor szpitala nie uznał i rozpoczął się pierwszy konflikt finansowy. W wyniku przetargu z lipca 2013 roku podpisano umowę w dniu 5 sierpnia 2013 roku na wykonanie robót budowlanych 78 303 497 zł 40 groszy oraz dostawę sprzętu medycznego 78 milionów plus 13 570 000 zł w opcji za kwotę 169 873 497 zł 40 groszy. 22 października 2013 roku wykonawca wezwał szpital do ustanowienia gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót. Na podstawie artykułu 649 Kodeksu Cywilnego pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 45 dni. Oświadczenie wykonawcy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o odstąpieniu od umowy z dnia 5 sierpnia 2013 roku w części dotyczącej robót budowlanych. Druga sprawa sądowa na kwotę 72 miliony złotych. Wskutek niezapłacenia 6 kolejnych rat, jak twierdził szpital z powodu zajęcia kont szpitala przez komornika i sądowych nakazów zapłaty, nierespektowaniem kar umownych i braku naprawy dostarczonego wadliwego sprzętu medycznego, szpital oświadczeniem z 27 lutego 2015 roku odstąpił od umowy w części dotyczącej dostawy i instalacji sprzętu, powołując się na ustawę Prawo zamówień publicznych. Skutkuje to sprawą sądową na kwotę 57 milionów złotych. Faktem jest, że według prezydenta Podrazy gmina nie chciała angażować się w finansowanie ZCO. Dlaczego pana zdaniem gmina nie chciała być poręczycielem spółki specjalnego przeznaczenia z udziałem spółki, jakim jest Miejski Zakład Ulic i Mostów oraz podmiotów prywatnych, firmę produkującą budynki medyczne i fundusz inwestycyjny? Rzeczywiście w 2012 roku tę koncepcję odrzucono, gdyż, jak twierdzi pan prezydent, należałoby znaleźć inwestora dysponującego odpowiednim zasobem środków finansowych, skłonnego do ich zaangażowania w projekt w formie pożyczki i gotowego do odzyskania nakładów w długim horyzoncie czasowym. Zagrożeniem takiego rozwiązania było przejęcie inwestycji w sytuacji, gdyby spółka celowa nie była w stanie wywiązywać się ze spłaty zobowiązań wynikających z rozliczenia poniesionych przez inwestora nakładów. Jest to dokładnie opis tego, co nastąpiło rok później, w momencie, gdy nie bezpośrednio gmina, ale szpital decyzją pełniącego obowiązki dyrektora pana Grzywnowicza wszedł w to ryzyko i w te koszty. Budowa ZCO ostatecznie będzie kosztować gminę Dąbrowa Górnicza co najmniej 136 milionów złotych, co będzie musiała ona pokryć jako organ założycielski. Mówi o tym artykuł 61 ustawy o działalności leczniczej, że zacytuję:
Zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W postępowaniu przetargowym przyjęto bowiem takie założenia dla obciążeń finansowych szpitala i wykonawcy, gdzie przedsięwzięcie finansowane jest częściowo przez szpital, natomiast podstawowy ciężar oparty jest o zdolność wykonawcy do finansowania projektu poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego na okres 15 lat, co wraz z odsetkami i marżą dało prawie 170 milionów złotych. Miały być one spłacane przez szpital w ratach po 860 tysięcy miesięcznie. Z czego szpital miał brać ponad 860 tysięcy na comiesięczną spłatę? Jak twierdzi Zbigniew Grzywnowicz z kontraktu z NFZ, choć już 14 lutego 2012 roku dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informował pełniącego obowiązki dyrektora szpitala, że nie jest planowane ogłoszenie dodatkowych postępowań konkursowych, a dotychczasowe kontraktowanie zabezpieczają dostęp pacjentów onkologicznych na terenie województwa śląskiego. Nikt nie wie, skąd szpital przyjął, że przychody na przykład tylko z radioterapii osiągną 15 milionów w 2014 roku, 35 milionów w 2016 roku, 41 milionów 200 tysięcy w 2018 roku. Natomiast w rzeczywistości w 2016 roku dostał 800 tysięcy złotych na teleradioterapię po interwencjach posłów PiS z Zagłębia Dąbrowskiego, Roberta Warwasa i Waldemara Andzela. Czy Zbigniew Grzywnowicz, pełniący obowiązki dyrektora ZCO, przyjął, że NFZ kupi wszystko, co ZCO będzie w stanie przerobić? Dla porównania, w 2014 roku centra onkologiczne w Częstochowie i Bielsku-Białej miały kontrakt z radioterapii na 15 milionów złotych. Centrum Onkologii w Katowicach 24 miliony 600 tysięcy złotych. Centrum Onkologii w Gliwicach 104 miliony 400 tysięcy. Choć wielkości kwot do zapłacenia są trudne do ustalenia z uwagi na trwające spory sądowe, to zadłużenie wymagalne od gminy Dąbrowa Górnicza wynosi co najmniej 136 484 629 zł i 87 groszy, na które składają się uzyskane przez wykonawcę sądowe nakazy zapłaty. W postępowaniu upominawczym na kwotę 71 962 237 zł za roboty budowlane i montażowe, w postępowaniu nakazowym na kwotę 57 683 008 zł za dostawy sprzętu medycznego, wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z czerwca 2016 roku nakazującym zapłatę kwoty 6 839 384 87 zł za wykonanie robót budowlanych ponad określone we wcześniejszym umowie z kwietnia 2013 roku. Za wspomnianą kwotę można by wyremontować dwa razy Pałac Kultury Zagłębia. Kosztował 66 871 153 zł 23 grosze. Utworzyć jeszcze dwa ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych warte 73 789 466 zł 24 grosze. Pokryć koszty powstania jeszcze trzech akwaparków typu Nemo Wodny Świat spółka z o.o. Istniejący kosztował około 50 milionów złotych. Zrealizować 5 nowych inwestycji w rekreację w Dąbrowie Górniczej, bo jedyne dotychczasowe to Pogoria 3. Krzywe Molo i Promenada plus Ośrodek Sportów Letnich wybudowano to za 24 miliony 500 tysięcy. Podwoić wydatki na tereny inwestycyjne w Tucznawie planuje się wydać 142 248 295 zł i 7 groszy do 2018 roku. Zrealizować dwie proekologiczne inwestycje komunikacyjne, obie o większym zakresie niż planowana zielona mobilność, za przewidywaną kwotę 58 666 117 zł 76 groszy do 2020 roku. Czy wybudować 45,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej w ramach Mieszkanie 500+, czyli całkiem duże osiedle. Wniosek główny z obu raportów szpitala oraz nadzoru przez prezydenta. Przede wszystkim oceniliśmy, że w zakresie prowadzonej inwestycji pod nazwą Zagłębiowskie Centrum Onkologii nadzór ze strony władz miasta był nierzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia. Choć dopełniano formalności związanych z działaniem Rady Społecznej Szpitala i wykonywaniem przez podmiot tworzący, czyli gminę reprezentowaną przez prezydenta, funkcji nadzorczych nad jego działalnością. To jest ocena ogólna, która jest zbiorem ocen
zawartych w dwóch dokumentach, w wystąpieniu sporządzonym przez nas po kontroli szpitala, to wystąpienie zostało skierowane do pana dyrektora Grzywnowicza i w wystąpieniu, które napisaliśmy po zakończeniu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim. W szpitalu badaliśmy przede wszystkim przygotowanie i przebieg inwestycji, a w Urzędzie Miejskim badaliśmy to, w jaki sposób gmina Dąbrowa Górnicza i jej organy, czyli prezydent, rada gminy, komisje rady, sprawowały nadzór nad tym, w jaki sposób ta inwestycja była realizowana. To są najważniejsze wnioski z naszej kontroli. Jak pozyskana dotacja z Ministerstwa Zdrowia wpłynęła na podjęcie decyzji o inwestycji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii? Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, oceniliśmy, że pozyskanie tej dotacji, to było 11,5 miliona złotych, posłużyło jako uzasadnienie do podjęcia realizacji przedsięwzięcia, które było warte wielokroć więcej. My mamy dane dotyczące kosztów tej inwestycji, to jest na dzień zakończenia kontroli 175 milionów, prawie 176 milionów złotych. A więc dotacja w kwocie 11,5 miliona złotych stała się uzasadnieniem, czy wręcz pretekstem do tego, żeby rozpocząć i prowadzić inwestycję, która w efekcie kosztować może szpital i miasto, mieszkańców o wiele więcej, wielokroć więcej. A więc można powiedzieć, że sama dotacja w stosunku do kosztów realizacji całego przedsięwzięcia była mała, natomiast przedstawiana radnym, członkom komisji, podmiotom zewnętrznym konieczność wykorzystania tej dotacji dała uzasadnienie do zaangażowania miasta w przedsięwzięcie, które okazało się dużym problemem i dużym kłopotem i dużym ciężarem także ekonomicznym. Jak ocenia się Państwo nadzór nad działaniem szpitala w zakresie inwestycji ZCO zarówno ze strony Rady Społecznej, jak i prezydenta Dąbrowy Górniczej? Warto podkreślić, że formalne obowiązki dotyczące sprawowania nadzoru, a więc egzekwowanie, by szpital sporządzał właściwe sprawozdania, by Rada Społeczna była informowana o planach inwestycyjnych, o planach finansowych, by te informacje były przekazywane także do Rady Miasta i Urzędu Miasta, który obsługuje prezydenta, prezydent reprezentuje gminę jako tak zwany organ tworzący, te wszystkie obowiązki były realizowane. Natomiast pytanie nie tylko o to, czy formalnie spełniono pewne wymogi wynikające z przepisów prawa, ale także jaki ten nadzór był, czy był skuteczny, czy był rzetelny. Tutaj musimy wypowiedzieć parę krytycznych słów, kilka krytycznych słów na temat tego, jak ten nadzór był sprawowany, dlatego że przede wszystkim można powiedzieć, że skupiając się na stronie formalnej, zapomniano o tym, co jest istotą nadzoru, a więc krytyczna ocena decyzji, propozycji, projektów. My mamy tutaj do czynienia w przypadku Dąbrowy Górniczej i szpitala Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. To jest taki klasyczny przypadek, w którym organy odpowiedzialne za nadzór akceptowały bezkrytycznie wszelkie propozycje przedstawiane przez dyrekcję szpitala dotyczące zakresu inwestycji, zmian tego zakresu, kosztów inwestycji, zmian tych kosztów, planowanych do podjęcia przedsięwzięć. To wszystko było płynne, przedstawiane na odpowiednich gremiach, ale te gremia nie reagowały z należytą starannością i z należytą stanowczością na spływające sprzeczne ze sobą bardzo często informacje dotyczące tych kluczowych kwestii, a więc tego, ile to będzie kosztować i jak to będzie faktycznie wyglądało, jaki będzie zakres realizowanych tam prac. Wobec czego możemy znów, konkludując, powiedzieć, nadzór formalnie był sprawowany, ale jego skuteczność była niedostateczna i taką ocenę sformułowaliśmy w naszych dokumentach. Rada Społeczna Szpitala kadencji 2014 do 2018 Iwona Krupa
Ilona Misztal, Kamil Dybich, Krystyna Stępień, Marek Węgrzynowicz. Jakie konsekwencje prawne wiążą się z niewłaściwym nadzorem? To jest czy artykuł 231 Kodeksu Karnego, paragraf 1, gdzie funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, może ponieść konsekwencje w tym przypadku? Nie jest rolą Najwyższej Izby Kontroli wyciąganie konsekwencji karnych, ale jesteśmy zobowiązani jako instytucja kontrolna także do informowania organów ścigania wtedy, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa w obszarach, które objęliśmy kontrolą. W tym przypadku takiego zawiadomienia jeszcze nie sformułowaliśmy. Czujemy się tutaj odrobinę, można powiedzieć, że nie czujemy tutaj aż tak wielkiej presji, gdyż wiemy, iż sprawą zajmuje się właściwa prokuratura. My przekazaliśmy materiały z naszej kontroli do wiadomości właściwej prokuratury. No i to ona będzie dokonywać ewentualnej kwalifikacji prawnokarnej. To określenie zawiera w sobie dwie rzeczy, a więc przede wszystkim stwierdzenie, czy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa w danym przypadku. No i po drugie, trzeba wtedy to przestępstwo w jakiś sposób opisać na podstawie przepisów kodeksu karnego. Artykuł, który pan redaktor zacytował, czyli artykuł 231, jest takim pojemnym, mocno artykułem, który opisuje odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za niedopełnienie obowiązków. My nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy i jakiej kwalifikacji dokonała prokuratura. Wiemy natomiast, że prowadzone jest przez nią postępowanie. Co do dalszych konsekwencji z punktu widzenia Najwyższej Izby Kontroli, my jesteśmy w pełni autonomiczni co do przedstawiania wyników naszej analizy, także prawnokarnej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że nawet jeżeli prokuratura porzuci daną sprawę, innymi słowy, nie będzie prowadziła dalszego dochodzenia albo odstąpi od formułowania na przykład zarzutów i ich postawienia konkretnym osobom, nie oznacza to wcale, że Najwyższa Izba Kontroli po dokonaniu pogłębionej analizy materiału kontrolnego sama nie wystąpi z takimi zawiadomieniami. My, wiedząc o fakcie, że prokuratura zajmuje się tą sprawą, czekamy na efekty działania prokuratury, natomiast nie wykluczamy także tego, że sami wystąpimy z zawiadomieniami, jeżeli nasze analizy pod kątem odpowiedzialności karnej dadzą pozytywną odpowiedź na to, czy należy z takimi zawiadomieniami występować. Dlaczego gmina nie chciała angażować się w finansowanie ZCO, co przy miejskim charakterze jest co najmniej dziwne? Tak, przy tak bogatym mieście, jakim jest Dąbrowa Górnicza, trzecim, czwartym miejscu w dochodach na mieszkańca w Polsce, w miastach na prawach powiatu, jest zastanawiające, że nie znalazło się tych 60-80 milionów złotych na budowę dochodowego ośrodka radiologicznego. Moim zdaniem przyczyną tego są błędne inwestycje w mieście i wzrastające zadłużenie miasta. Chciałbym tutaj przypomnieć, że pan prezydent w 2006 roku rozpoczynał urzędowanie przy zadłużeniu rzędu 40 kilku milionów złotych, a obecnie wynosi ono około 310 milionów złotych. Być może dlatego brakuje pieniędzy dla lepszego przygotowania zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców naszego miasta. Ciekawostką jest, że niechcąca angażować się gmina i tak zawarła 4 umowy dotacji związane z ujętym w wieloletniej prognozie finansowej zadaniem budowy ZCO, w wyniku czego dofinansowano szpital łącznie kwotą 26 207 499 zł i 60 groszy plus ponad 6 milionów złotych dopłaty do straty netto za rok 2016. Zamiast kilku czy kilkunastomilionowych zysków mamy straty. Szpital za lata 2014-2016
poniósł ponad 50 milionów strat, a za samo pierwsze półrocze 2017 roku straty wynoszą 14,5 miliona złotych. Co ciekawe, w przeciwieństwie do przytaczanych przez prezydenta i pełniącego obowiązki dyrektora szpitala argumentów, w raporcie dla Polskiego Towarzystwa Onkologicznego z 2015 roku stwierdzono, że jedynym województwem bez białych plam w zakresie onkologii we wszystkich trzech rodzajach leczenia stosowanego w tej dziedzinie, to jest leczenie chirurgiczne, chemioterapia i leki oraz radioterapia, jest województwo śląskie. Nie uzyskaliśmy niestety odpowiedzi na przedstawione kwestie od najbardziej zainteresowanych, gdyż pełniący obowiązki dyrektora szpitala Zbigniew Grzywnowicz nie znalazł dla nas czasu, a rzecznik Dąbrowskiego Magistratu odmówił wypowiedzi, powołując się na prowadzone postępowanie prokuratorskie. Szpital specjalistyczny imienia Starkiewicza, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, zostało zakwalifikowane do tak zwanej sieci szpitali. Szpital podpisał tak zwany ryczałt na pierwszy kwartał obowiązywania sieci, czyli od października do grudnia bieżącego roku. Wynosi on 7 864 tysiące. Podkreślam, że ryczałt będzie potem ewentualnie modyfikowany zależnie od tego, w jaki sposób szpital będzie nam sprawozdawał wykonanie leczenia na rzecz pacjentów. Dodajmy, że kontrakt w takiej wysokości stanowi około 60% wartości aktualnie posiadanego kontraktu. Od kilku lat na terenie Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej jest budowane Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Dąbrowa Górnicza jest jednym z najbogatszych powiatów w Polsce i wydawałoby się, że na taką inwestycję ją jest stać. Tylko że zamiast nowoczesnego centrum onkologicznego mamy niedokończony budynek, który pochłonął już 200 milionów złotych. A w przetargu w 2013 roku wychodziło, że ten budynek będzie kosztował około 170 milionów. Po więcej szczegółów dotyczącej tej inwestycji odsyłam Państwa do najnowszego wydania Głosu Dąbrowskiego.